Ostatnie kilka dni było bardzo emocjonalne w Izraelu, dlatego że doszło do wymiany ludzi pomiędzy Izraelem i Hamasem. I generalnie w tej bardzo trudnej sytuacji był to taki promyk jasności w tej całej skomplikowanej i tragicznej sytuacji, która obecnie dzieje się na terenach Izraela. I oczywiście wspaniale jest oglądać twarze ludzi, którzy wreszcie po 50 dniach. Nie woli mogli znowu oglądać swoich bliskich, ale nie odbyło się to bez kontrowersji, o których chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Wymiana pomiędzy Izraelem i Hamasem była oczywiście relacjonowana przez światowe media, ale słuchając tych raportów, trudno nie odnieść się do hipokryzji, która była prezentowana przez większość światowych mediów i o tym będziemy dzisiaj mówić. I pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że nikt właściwie już nie mówi o tym, co się stało 7 października. No i generalnie teraz ten konflikt jest przedstawiany jako wojna Izraela z Hamasem, a biedni Palestyńczycy, którzy nie mają nic wspólnego z Hamasem, e, cierpią. Zacznijmy więc od tego, że Hamas został zmuszony do negocjacji. To nie jest tak, że Hamas nagle wyciągnął rękę i zaczął proponować jakąś ugodę z Izraelem. Nie. Hamasowi po prostu zaczął się palić grunt pod nogami. Izraelska armia konsekwentnie zdobywała kolejne terytoria w gazie i coraz bliżej była centrum miasta Gazy. Dlatego Hamas czuł, że musi zyskać na czasie i zacząć rozmawiać. Ale tutaj mamy już pierwszą kontrowersję, a mianowicie to Katar został negocjatorem pomiędzy Izraelem a Hamasem. Dlaczego akurat Katar? No bo to właśnie w Katarze chowają się liderzy Hamasu, którzy tak na marginesie żyją w luksusach. W niesamowitych luksusach są warci miliardy dolarów. Ci liderzy, którzy tak rzekomo troszczą się o los ludzi w Gazie. Czyli Państwo, które daje schronienie liderom organizacji, która uznawana jest za terrorystyczną, ma być tutaj negocjatorem. Trudno tutaj prosić się o jakąkolwiek neutralność. No ale taka rzeczywistość. I gdy Izrael docierał do samego serca Gazy, do miejsca, gdzie znajdują się najważniejsze jednostki Hamasu, wtedy cały świat zaczął mówić: Stop. Musimy tutaj zacząć rozmawiać, trzeba zatrzymać się, trzeba zrobić jakąś pauzę. Nie może tak być. I nie jest to wcale coś nowego. To już wiele razy w historii się wydarzyło, że gdy Izrael dokonuje jakichś znaczących postępów militarnie, wtedy nagle zaczyna się świat włączać i mówi: Stop, stop, tutaj trzeba się powstrzymać. E, trzeba powstrzymać tą eskalację. Nie może tak dalej być. Tak samo było w wojnie sześciodniowej, tak samo było w, w wojnie w 1948 roku. E, zawsze świat interweniował tylko wtedy, gdy Izrael już stanowczo zaczął wygrywać na polu bitwy. Ok, ale zostawmy to. Porozmawiajmy teraz o tej wymianie wymianie ludzi pomiędzy Izraelem i Hamasem. Więc pierwsza niesprawiedliwość. Izrael miał wypuścić 150 Palestyńczyków za 50 Izraelczyków, czyli mamy tutaj 3 do 1. Dlaczego nie 1 do 1? No, bo takie warunki zostały wynegocjowane. Nie wiem dokładnie o co tam chodziło, ale to już nie pierwszy raz w historii, gdzie Izrael za jednego Izraelczyka wypuszcza kilku, kilkudziesięciu, kilkuset Palestyńczyków. Były już takie historie w przeszłości. I generalnie Izrael jest w stanie poświęcić dużo więcej za uwolnienie jednego Izraelczyka niż Hamas za jednego Palestyńczyka. No ale porozmawiajmy o tym, jak ta wymiana każdego dnia miała wyglądać. Izrael wypuszczał Palestyńczyków z więzienia, a Hamas Izraelczyków na terenie gazy, którzy byli przekazywani Czerwonemu Krzyżowi. Czerwony Krzyż transportował ich do Egiptu. A z Egiptu byli transportowani na granicę z Izraelem. Stamtąd już służby izraelskie przewoziły ich do bazy wojskowej Hatzraim, gdzie helikopterem lecieli do szpitala znajdującego się w Petach Tikwa, czyli bardzo blisko centrum Tel Awiwu. Oczywiście wszystko to było relacjonowane w mediach. Przede wszystkim pierwszy dzień był dobrze udokumentowany, potem jakby ludzie stracili zainteresowanie i dużo mniej było informacji. Na temat wymiany Izraela z Hamasem. Jednak sposób raportowania o tej wymianie, według mnie, był bardzo niesprawiedliwy. Teraz oglądacie nagranie z przejazdu zakładników, którzy wyjeżdżają ze strefy gazy do Egiptu. I to, co było bardzo niepokojące, to jest sposób raportowania zachodnich mediów. Gdy to się działo. Dlatego, że reporterka, nie powiem jakiej stacji, ale po prostu, gdy opisywała całe to zdarzenie, mówiła: o zobaczcie, jak dzieci y, Palestyny, jak dzieci w Gazie cieszą się, bo wreszcie będzie zawieszenie broni, wreszcie y, nie będzie już więcej bombardowań. To było bardzo, bardzo problematyczne. I zupełnie mijało się z tym, co faktycznie widzieliśmy na tych obrazkach. Po pierwsze, nie było tam żadnych dzieci, to byli młodzi mężczyźni, i wcale oni nie byli jakoś przyjaźnie nastawieni, yy, wręcz przeciwnie, były rzucane kamienie. W kierunku tych samochodów. Ludzie po prostu wskakiwali na te auta, walili w nie. I teraz wyobraźcie sobie zakładników, wyobraźcie sobie tych Izraelczyków, którzy nie wiedzieli do końca, czy będą w stanie opuścić strefę gazy, i to wszystko się dzieje. Oni po prostu byli przerażeni. Więc e, mówienie o tym, że tutaj wszyscy się cieszą, radują, e, no po prostu jest na, nie na miejscu. Poza tym nagle zaczęły pojawiać się nagrania na internecie pokazujące uśmiechniętych Izraelczyków. Którzy są uśmiechnięci, machają do żołnierzy Hamasu i e, niby wszystko się dzieje tak wspaniale. Wiecie dlaczego oni machali, uśmiechali się? No, dlatego, że musieli. Powiedziano im, że jeżeli tego nie będą robić, to nie opuszczą gazy albo ich zaszczelą. No to wiadomo, że ludzie, którzy chcą wrócić do domu, będą starali się jak najlepiej pokazywać to, co od nich jest wymagane. I takie były świadectwa ludzi, którzy wrócili właśnie ze strefy gazy, że powiedziano im, teraz zrobimy mały show i jak się sprawicie, to pojedziecie do domu. Tutaj macie taką wyjątkową sytuację, gdzie izraelska kobieta sprzeciwia się temu wszystkiemu i powiedziała, że no ja nie będę się uśmiechać i nie będę tutaj przedstawiać dla was tego, co wy chcecie. No było to bardzo ryzykowne, ale y, po prostu ona postanowiła się postawić, pomimo tego, że y, widzimy tutaj ludzi z bronią, którzy no, mogli w każdej chwili ją zaszczelić. Kolejna sprawa, o której po prostu muszę wspomnieć, to to, że to nie jest wymiana jeden do jednego, nawet jeśli chodzi o liczby. Dlatego, że Hamas wypuszczał dzieci i kobiety, małe dzieci. Które miały po 3, 4, 5, 7 lat. Natomiast Izrael wypuszczał młodocianych przestępców i kobiety, które dokonywały przestępstw. To byli ludzie, którzy albo kogoś chcieli zabić, albo zaatakowali kogoś nożem, albo chcieli przewozić materiały wybuchowe, albo chcieli się wysadzić w tłumie. To są ludzie, Którzy zostali skazani za jakieś przestępstwo. Czyli niewinni ludzie byli wymieniani za przestępców. I wiele ludzi może być oburzonych. O, ludzie, Izrael więzi młodocianych, wsadza ich do więzienia. Tak, tak się dzieje. Dlatego że ci Palestyńczycy zabijali. Gdy ktoś zamorduje. Lub chce zamordować, to musisz to powstrzymać. Niezależnie od tego, ile ten ktoś ma lat. I teraz jeszcze jedna sprawa. Ci, którzy zostali wypuszczeni z tych więzień, którzy byli tam dlatego, że popełnili przestępstwo, oni, gdy tylko pojawili się na wolności, zaczęli głosić chwała Hamasowi, niech Izrael Zostanie unicestwiony. Takie były hasła. Tego samego dnia, gdy pierwsi zakładnicy byli wypuszczeni z gazy, dwóch palestyńczyków zostało złapanych nie w gazie, w Judei i Samarii, tam gdzie teoretycznie nie ma Hamasu. Zostali oni złapani przez palestyńczyków, powieszeni, obcięto, im wiele części ciała, a następnie wrzucono ich do śmietnika, dlatego, że zostali oskarżeni o współpracę z Izraelem. To jest rodzaj brutalności, z którą Izrael ma do czynienia. Gdzie była wtedy prasa? Gdzie były informacje na ten temat? Jest pełno filmików, oczywiście nie pokażę Wam tego, dlatego że to jest bardzo brutalne, ale jest pełno filmików w sieci, dlatego że setki Palestyńczyków nagrywało całą tą egzekucję. Dlaczego o tym media nie mówią? Gdzie one były? Dziś nad ranem rakiety zostały wyszczelone, podobnie z gazy. Co przerwało... Zawieszenie broni. Izrael postanowił kontynuować eliminację Hamasu w gazie. Media nie piszą o tym, że zawieszenie broni zostało złamane przez Hamas, tylko piszą, że Izrael wznowił bombardowania gazy. Niestety. Opinia publiczna popiera nie Izrael, a Palestyńczyków. Chociaż wydaje mi się, że gdyby spotkali się z brutalnością Palestyńczyków, gdyby zostało to przedstawione w odpowiedni sposób, to ta opinia mogłaby się zmienić. Mam nadzieję, że ten krótki raport pomoże wam trochę zobaczyć tą całą sytuację z innej strony. Dziękuję za uwagę.